Fryderyk Chopin. Czas to najlepsza cenzura, cierpliwość najdoskonalszy nauczyciel. Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę, tak jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język. Mozartowi nie trzeba doświadczenia, jego wiedza i natchnienie były na jednym poziomie. Im więcej zdrowia zwykle się ma, tym mniej cierpliwości w cierpieniu fizycznym. To okropne, gdy coś ciąży ci na sercu, a ty nie masz duszy, której można by się zwierzyć. Wiesz, co mam na myśli. Mówię mojemu fortepianowi to, co mówiłem kiedyś tobie. Bach jest astronomem odkrywającym najwspanialsze gwiazdy. Beethoven rzuca wyzwanie wszechświatowi. Ja staram się tylko wyrazić swoją duszę i serce. I oto jestem skazany na bezczynność. Czasami mogę tylko jęczeć, cierpieć i wylewać swoją rozpacz przy fortepianie. Głaskaj klawisz, nigdy go nie uderzaj. Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz. Ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Jestem zły i przygnębiony, a ludzie nudzą mnie swoją nadmierną uwagą. Nie mogę oddychać, nie mogę pracować. Czuję się samotny, 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 chociaż jestem otoczony. Jest mnóstwo pań, panów w wieku od 70 do 80 lat, ale nie ma młodych ludzi. Moje zdrowie nędzne. Wesoły jestem zewnątrz, szczególnie między swoimi, ale w środku coś mnie morduje. Jakieś przeczucie, niepokoje, sny albo bezsenność, tęsknota, obojętność, chęć życia, a w moment chęć śmierci. Jakiś słodki pokój, jakieś odrętwienie, nieprzytomność umysłu, a czasem dokładna pamięć mnie dręczy. Kwaśno mi, gorzko, słono, jakaś szkaradna mieszanina uczuć mną włada. Paryż jest to wszystko, co chcesz. Możesz się bawić, nudzić, śmiać, płakać, wszystko robić, co ci się podoba i nikt na cię nie spojrzy. Bo tutaj tysiące tożsamo czyniących co ty i każdy swoją drogą. Przytomność często mnie odchodzi. Jeżeli coś mam przed oczyma, co mnie interesuje, mogą mnie i konie rozjechać i nie będę wiedział. Łatwiej byłoby mi wyrazić moje uczucia, gdyby można je było zapisać w nutach, ale ponieważ najlepszy koncert nie oddałby mojej miłości do ciebie, drogi tato, muszę użyć prostych słów mojego serca, aby pokazać ci moją najwyższą wdzięczność i synowskie przywiązanie. Jestem rewolucjonistą. Pieniądze nic dla mnie nie znaczą. Gdy smutki serca stają się chorobami, jesteśmy zgubieni. Trzymać dłoń jakby zawieszoną w powietrzu, pozbawioną ciężaru. To samo nie znaczy tak samo.
Lewa ręka to dyrygent. Nie powinna ustępować ani załamywać się. Jest jak zegarek. Prawą zaś rób co chcesz i co możesz. Nie ma sensu wracać do tego, co było i nie było. Szczęście jest ulotne, pewność zwodnicza. Trwa tylko wahanie. Niech będzie tym, czym powinienem być, niczym innym jak kompozytorem fortepianu, ponieważ to jedyna rzecz, jaką potrafię zrobić. Każda trudność, która umyka, stanie się później duchem, który zakłóci nasz odpoczynek. Nieradzenie sobie z trudnościami czyni nas słabymi. Nie lubię ludzi, którzy się nie śmieją. To frywolni ludzie. Człowiek nigdy nie jest zawsze szczęśliwy, a bardzo często jest mu dany tylko krótki okres szczęścia. Więc po co uciekać od tego snu, który nie może trwać długo? Palce ze stali, nadgarstek z jedwabiu. Prostota jest ostatecznym osiągnięciem. Po zagraniu ogromnej liczby nut, a potem jeszcze większej liczby nut, prostota wyłania się jako ukoronowanie sztuki. Jeśli gazety kiedyś mnie zaczną krytykować tak bardzo, że nie odważę się ponownie stanąć przed publicznością, zostanę malarzem pokojowym. Byłoby to równie łatwe jak wszystko inne, a ja, tak czy inaczej, nadal pozostanę artystą. Stworzę dla siebie nowy świat. Dopóki mam zdrowie i siłę, chętnie będę pracował przez wszystkie moje dni. Wiesz, jak łatwo rzeczy wyrastają z niczego, kiedy przechodzą przez usta, które je rozmazują i robią z nich coś innego. Koncerty nigdy nie są prawdziwą muzyką. Trzeba zrezygnować ze słuchania na nich wszystkiego, co najpiękniejsze w sztuce. Chciałbym móc odrzucić myśli, które zatruwają moje szczęście, ale znajduję w nich pewien rodzaj przyjemności. Och, jak ciężko musi być umrzeć gdziekolwiek indziej, ale nie w swoim miejscu urodzenia. Rzucili się do mnie, że zamiast operę narodową albo symfonię pisać, łaskocze nerwy po salonach i pisze głupie ekstersisy. Jeżeli nie operę, to nie powinienem nic innego tworzyć, jak tylko mazury a polonezy, bo jak nie czują, to im polskości palcem w moich nutach nie pokażę. Nie ma nic wstrętniejszego niż muzyka bez ukrytego znaczenia. O Boże, jesteś Ty, jesteś i nie mścisz się. Czy jeszcze ci nie dość zbrodni moskiewskich, alboś sam Moskal? Słowo rodzi się z dźwięku, dźwięk przed słowem. Szczęśliwy, kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem. Świat mi ten jakoś mija. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu.
Wybór należy do ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Leonardo da Vinci. 3. Pablo Picasso.